Hamburg, Kasiu Świętego Józefa. Całe niebo nas widzi. W mieście Maryi w Hamburgu, na Wandsbeku. W kościele Kościół Świętego Józefa, gdzie tak wiele Boża opatrzność serca Jezusowego pokazuje nam znaków. Dzisiaj mamy 25 kwietnia 2024. 1956 rocznica narodzenia się dla nieba świętego Marka Ewangelisty z lwem, patron Wenecji, gdzie zlikwidowano na wygnaniu naszą niezwykłą Polkę, Teresę Kunegundę Sobieską, Wittelsbach. Urodziła się na Wawelu 4 marca w rocznicy koronacji świętego, nie świętego, rocznicy śmierci świętego Kazimierza, ale również to była rocznica koronacji jego dziadka, króla Polski, Władysława Jagieły, kuzyna Krzysztofa Kolumba, który odkrył Amerykę 12 października 1492 roku, w dniu, kiedy w Konstantynopolu król Żydów wydał instrukcję na 527 lat wykształcenia dzieci na adwokatów. I na adwokatów, na lekarzy i na kapłanów, żeby przejąć świat i Kościół. Doszło to do realizacji po 527 latach 12 października 2019 roku. A trzeba wiedzieć, że w tym kościele 12 października w 1986 roku był obecny od 13 marca 2013 roku Franciszek Bergoglio. Gdy się urodził 17 grudnia w 1936 roku, nasza siostra Faustyna, która mnie przyprowadziła z Gdańska do Hamburga, miała wizję złych kapłanów, bardzo cierpiała za złych kapłanów. A była to 25. rocznica, kiedy polski papież Pius X w Rzymie wyświęcił na biskupa Adama Sapiehę, na biskupa Krakowa. Matka Boża z Fatimy przepowiedziała nasze czasy. Już 2 marca 1917 roku, kiedy objawiła się jako Matka Boska Wszechwładna w ikonie w Komenskoje przy Moskwie, widziała, że zaczęli swoje akcje od 25 maja 1913 roku w urodziny świętego Ojca Pio i w urodziny rówieśnika Adolfa Bronisława Komorowskiego. 25 maja 1913 roku w Londynie urodził się przestępca Donald, agent rosyjski. Który w 1983 roku umarł w Moskwie. Teresa Kunegunda Sobieska, niezwykła Polka, córka polskiego króla Jana III Sobieskiego, który jest od 11 listopada 1703 roku w Ojczyźnie Niebieskiej. Była to wizja Marii Anny Lindmayer, karmelitanki bosy, której Bóg dał za zadanie modlić się za rodzinę Sobieskiego,
którego córka urodzona i koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku na Wawelu była regentką Bawarii od 17 sierpnia 1704 roku po zwycięstwie Churchilla nad wojskami jej męża Maksymiliana Emanuela 13 sierpnia 1704 roku. Spotkała się z matką w Padwie w 1704 roku, wracając do Monachium, gdzie pozostawiła dzieci. 14 maja 1705 roku została zatrzymana na granicy, nie wpuszczona. Nie mogła zobaczyć dzieci. Mało nie umarła. Została w Wenecji, gdzie była 10 lat na wygnaniu. A tam w Wenecji 13 grudnia w 1707 roku adoptowała syna króla Armenii Aretina, urodzonego w Konstantynopolu 24 czerwca w 1706 roku. Tego dnia w Krakowie doszło do niezwykłego objawienia Jezusa Miłosiernego w kościele reformatów świętego Kazimierza. Podczas zarazy, gdy umarło bardzo wielu zakonników i braci zakonnych, zgromadzeni w kościele kapłani modlili się do litanią do imienia Jezus. W tym momencie wyszedł Jezus Miłosierny z obrazu Jezusa Miłosiernego. Kopia obrazu z kościoła, najstarszego kościoła ku czci Bożego Miłosierdzia z 1525 roku, kiedy urodził się święty Stanisław Kostka. Ukazał się Jezus Miłosierny na zakończenie zarazy. Dlatego też 13 grudnia 1907 roku kardynał Puzyna fundował tam kaplicę Jezusa Miłosiernego. Ołtarz jest umieszczony przy świętym Ekspedycie, dowódca armii piorunującej złożonej z Ormian. Jego męczeństwo 19 kwietnia w 303 roku, w rocznicę tego zwycięstwa, w ratuszu w Hamburgu kwietnia w 1933 roku gościem honorowym zrobiono jego przyjaciel Kaufmann, kuzyn Kaufmana z Nowego Jorku. Uczynił Adolfa honorowym obywatelem miasta Maryi. A ratusz położony jest na klasztorach, które ufundowała rodzina polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej na Berlinie, który założył jej dziadek 25 sierpnia 1270 roku, kiedy umarł król Ludwik, święty król Ludwik, król królów francuski. Tego dnia jej babcia, królowa Danii, Małgorzata z Lubiszewa, w Rostocku fundowała klasztor Świętego Krzyża. Jej pradziadek, Sambor II, za pośrednictwem biskupa Brunona z Hamburga ufundowali miasto Tczew,
które budowali osadnicy z Hamburga i z Lübecka, gdzie Lübeck założył Adolf II, dziadek Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej, i biskupa Brunona, który założył Braniewo i Branice. Branice. Tam w 1900 roku biskup Józef Natan założył olbrzymie miasto miłosierdzia dla psychicznie chorych. Przybyły do pomocy siostry Matki Boskiej Niepokalanej, gdzie była nasza Dulcissima Hoffmann, śląska święta Tereska, której ukazywała się Teresa Neumann z Kenisreuth. W tym czasie moi dziadkowie mieli drukarnię Róż Świętej Teresy w Krakowie i ufundowali kaplicę Świętej Tereski w Rabce. Było to 19 kwietnia 1927 roku. 19 czerwca biskup Rospont poświęcił tą kaplicę. A babcia moja, Teodora Tomaszewska, ufundowała, miała gazetę Róże Świętej Tereski. Drukowała brewiarzyk dla właśnie tych reformatów. Drukarnię Róże Świętej Tereski. A wcześniej dziadek Stanisław 1 października w 1891 roku, 11 dni przed urodzeniem się naszej Teresy, naszej świętej Edyty Stein, założył polską drukarnię, polską gazetę bydgoską. Znał bardzo dobrze prezydenta Bydgoszczy, który został rytualnie zlikwidowany 11 listopada 1939 roku w Bydgoszczy. Urodzony 10 maja 1883 roku w Tulca. Tam, gdzie objawiła się Matka Boża Tulecka 1 lipca 1114 roku. W rocznicy jej objawienia w sanktuarium w Tulcach został kustosz, został ksiądz Józef Woźniak, urodzony 7 lutego 1913 roku w szpitalu maryjnym w Hamburgu Matki Bożej, powstałym 18 marca 1864 roku. W mieście, gdzie umarł na wygnaniu 4 lipca 1965 roku, święty papież Benedykt V. Jego pontyfikat trwał tylko miesiąc. 22 maja 1964 do 23 czerwca 1964 roku, czyli 1060 lat temu. Został wysłany do Hamburga na Lateranie 23 czerwca 1964 roku, gdzie przybył do Hamburga 13 lipca 1964 roku. 1060 lat temu. 60 lat temu w Bazylice Poznańskiej świętego Piotra i Pawła, gdzie 21 kwietnia 1861 roku miał chrzest mój dziadek Stanisław Tomaszewski. Wyszyński, kuzyn Wyszyńskiego, poświęcił pomnik 23 kwietnia w 1861
1934 roku ku czci kapłanów, 3820 kapłanów. Przy nim był biskup Baraniak. Trwał synod, trwał drugi synod watykański. Ale te wszystkie plany zaczęły się wcześniej, od 12 października 1492 roku. W ramach tych planów 527 kapłanów przywieziono do Dachau 13 grudnia w 1940 roku. W tych planach rocznicę koronacji polskiego papieża Piusa X 9 sierpnia 1942 roku zamordowano w Oświęcimiu 527 katolickich Żydów razem z Edytą Stein, jej chrześniaczką Rut Pontarowicz, która była ochrzczona tu w kościele świętej Elżbiety 8 września 1934 roku. Boża opatrzności serca Jezusowego. Tak Jezus podyktował 17 września w 1939 roku koronkę do Bożej opatrzności, widząc jak w planie Wyszyńskich, który nazywano II wojną światową, dowód 1077 dni. Była to rocznica śmierci 1701 roku świętego ojca Stanisława Papczyńskiego, który urodził się 18 maja 1631 roku, doradca naszych polskich królów. Widział zwycięstwo pod Chocimiem Jana III Sobieskiego 11 listopada 1673 roku, kiedy w Wilnie nagle zmarł polski król Michał Korybut-Wiśniowiecki, prawnuk Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa. Kuzyn Stanisława Żółkiewskiego, założyciela Żółkwi, pradziadka świętego, na świętość jego modlił się i sprawę beatyfikacji wniósł polski papież Pius X Jana III Sobieskiego. Urodzili się w jednym pałacu w Olesku 17 sierpnia 1629 Jan III Sobieski. W rocznicę, kiedy władcy świata, arystokraci świata w planie z 17 na 18 sierpnia w nocy 1587 roku w Lublinie wybrali swojego króla Saula Wala Żyda, którego potomkowie w 37 pokoleniu, jak mówią Izrael Lau i Dawid Lau, rządzą Polską z Izraela. 26 stycznia 1904 roku w Rzymie, 120 lat temu, polski papież Pius X powiedział na posimus, na powstanie państwa Izrael. Dlatego też biskup Kozal, Michał Kozal, został zlikwidowany 26 stycznia w 1903 roku w obecności swojego kuzyna, kapłana Mariana Kozala, i ustanowili przestępcy władcy świata 26 stycznia jako dzień islamu w kościele katolickim. To jest tylko nazwa. Nazwy utrzymali. Tak jak w Hamburgu 18 czerwca 2012 roku powstał Kościół 19 religii, żeby wprowadzić Franciszka Bergoglio, który był właśnie w tym kościele, miał za zadanie zamknąć kościół
wprowadzić koronkę, jak również kanonizować trzech przestępców, trzech szkodników świętego Kościoła katolickiego, w łączności z Pawłem VI, który nie miał chrztu, który był w Polsce, organizować pucz monachijski w 1923 roku. Jana 23, który był w Polsce już w 1912 roku, współpracując z Piusem XI, przyjacielem Piłsudskiego, wyproszonym z Polski jako nuncjusz papieski. Urodził się 31 maja 1857 roku. W jego rocznicy urodzin 31 maja 1894 roku w Oświęcimiu Matka Boska odebrała kościół Świętego Krzyża Żydom. Kościół zakonu dominikanów powstały w 1282 roku. Tak jak kościół salezjanów dzisiejszy na Wronieckiej 9. 1282 był to też rok, kiedy 15 lutego nasz ksiądz, nasz przyszły polski król Przemysław II ze swoim krewnym podpisał umowę wieczystą. Umowę wieczystą, która była zrealizowana 10 grudnia w 1294 roku, kiedy święty papież Celestyn V zrezygnował z korony, kiedy domek nazaretański ukazał się w Loreto, kiedy w Oliwie podpisano przyjęcie Pomorza Gdańskiego dla koronacji 26 czerwca w 1295 roku Przemysława II, naszej polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej z Berlina. Koronacja w Gnieźnie była odrodzeniem Królestwa Polskiego. Po 216 latach, kiedy w Górce Klasztornej 11 kwietnia 79 roku objawiła się Matka Boża. Bóg wszystko widzi w święty papieżu Benedykcie V, święty Marku, którego dzisiaj 1956 rocznicę obchodzi nasz królu Polski, święty Piusie X. No i jak zwykle nasz przyjaciel Hermann Cohen z Hamburga, wszyscy święci, wszyscy męczennicy i wszyscy kapłani planowo zlikwidowani w ramach programu Wyszyńskich. 23 kwietnia 2007 roku tu w Hamburgu postawiono olbrzymi pomnik Jana Pawła II, który stworzył nowy kościół, a sam został wybrany przez nich jako swojego, jako Bóg. Tak jak kiedyś Adolf, Mesjasz narodu niemieckiego. Taki nawet dekret ogłosili 14 sierpnia w 1943 roku. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Wszechwładna, wszyscy święci, wstawiajcie się za nami.